filozofia niekoniecznie musi udzielać odpowiedzi, natomiast może skłaniać do pytania dalej. Filozofia musi dosyć wyraźnie zadać sobie pytanie, co ona we współczesnej kulturze czy społeczeństwie chce robić, dlatego że ona coraz bardziej, już nie tylko na rzecz nauk szczegółowych, traci pole działania. Pojawił się cały kontekst szeroko rozumianych nowych duchowości, myśli postsekularnej itd., itd. Wątki sensu życia itd. zostają przejmowane także między innymi przez coachingi i różne tego typu propozycje. Pytanie jest za chwilę, co zostanie? Twardą wiedzę przejęły science, wątki takie, powiedzmy, światopoglądowe uciekają albo do religii, albo do duchowości i tak dalej. Pytanie, co ma właściwie filozofia robić? No może stać się takim właśnie, jak mówisz, wentylem dla pychy scjentystów. Ale w drugą stronę. Ja częściowo będę mówił o swoim referacie, częściowo o tym będę mówił, ale i w drugą stronę. Nie tylko dla pychy scjentystów, ale także dla tych, którzy próbują za chwilę budować. Bo z jednej strony masz twardych scjentystów, którzy będą mówili nic, tylko nauka, z drugiej będziesz miał takich, którzy będą mówili nic, tylko panistycyzm, odczucia i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, i będziesz miał za chwilę coś takiego, a filozofia jest się w stanie gdzieś lokować jako droga środka.